Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Kaukaz, ale również z wątkiem wschodnim, rosyjskim, ukraińskim. Ze mną jest Agnieszka Filipiak, Forbes Woman, ekspertka do spraw Kaukazu. Również zapraszam na newsletter, który będę umieszczał w opisie, jeżeli kogoś interesuje ten region świata. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Ucieczka Rosjan do Gruzji. Kiedy zapoznałem się z tymi liczbami, bo mowa tutaj o tym, że 700 tysięcy obywateli Rosji uciekło do Gruzji. Takie dane podała gruzińska prezydent. Oczywiście chodzi o uniknięcie powołania w ramach tej mobilizacji. Zastanawiające jest to dla mnie, jak państwo gruzińskie, mały kraj, jest w stanie udźwignąć, poradzić sobie z tego typu wyzwaniem. Pytam też, bo wiemy, słuchacze tego nie wiedzą, ja wiem, że w Gruzji byłaś i miałaś okazję przyglądać się temu zjawisku. Tak, to znaczy też trzeba dodać dalej, poszerzyć informację, którą podała prezydentka Gruzji, że owszem, te 17 tysięcy przekroczyło granicę, ale szacuje się, że niewiele ponad 100 tysięcy zostało. Posiadaczy paszportów rosyjskich, ja lubię to podkreślać, ponieważ jest to troszeczkę też narracja gruzińskiego rządu, ale przyjeżdżali nie tylko Rosjanie, przed mobilizacją uciekali też obywatele Kaukazu, na przykład posiadający różne paszporty, czy też innych części, czy innych krajów sąsiadujących z Rosją, ale rzeczywiście 100 tysięcy i tak przy Gruzji, która ma według ostatnich danych około 4 milionów, to ponad 100 tysięcy osób, które przypływa nagle, przyjeżdża do kraju bez większej kontroli, powinno stanowić problem. Dla gruzińskiego rządu nie stanowi nadal. Jest ciekawe też, dlaczego oni wybrali Gruzję. Z jednej strony oczywiście jest to przejście graniczne i kraj dosyć postrzegany bezpiecznie i bardzo popularny turystycznie, ale też nie przez przypadek jest tak postrzegany, ponieważ gruzińskie marzenie, czyli koalicja, która rządzi w Gruzji, rząd podjął swego czasu w ciągu ostatnich lat taką decyzję o promocji Gruzji w Rosji w ogóle i finanse, które były przeznaczone w ogóle na promocję kraju jako takiej destynacji turystycznej w Rosji, były znacznie większe od tych, które przeznaczono na przykład na promocję na Zachodzie, w krajach Unii Europejskiej. Więc ta popularność w Gruzji, taka wizja, że to jest bezpieczny kraj dla Rosjan, też nie wzięła się z niczego. Jest jakby takim elementem strategii gruzińskiego marzenia przybliżania się do Rosji, które też nie jest ani przypadkowe, zarówno jeśli chodzi o taki element tutaj właśnie gospodarczy czy też polityczny. Jak sobie radzi? Otóż wygląda to, ci Rosjanie, którzy przyjeżdżają, w większości chcą być uznawani za uchodźców, za takie osoby, którym należy się jakaś pomoc, ale gruzińskie marzenie, właściwie Gruzja ich ignoruje, jeśli chodzi o jakiekolwiek ich potrzeby, to znaczy traktuje ich jako turystów, osoby, które przyjechały do kraju bez żadnej kontroli, nie wprowadzono żadnego reżimu wizowego, mimo że większość Gruzinów, ponad 70%, by chciała wprowadzenia jakiejkolwiek kontroli. Co więcej, co też podkreślali mi rozmówcy w Gruzji, opozycja czy Transparency International, zachowano się tak, że kiedy ustawiła się te kolejki wielkie na granicy, które Państwo pamiętają, i Gruzja została postawiona przed takim faktem, że tutaj napływają te tysiące osób, nie spowolniła tego przejścia granicznego. Oni wręcz dodali urzędników, dodali celników na granicy, żeby było przyjemniej, prościej i szybciej, a nie żeby chociaż w jakikolwiek sposób sztuczny ograniczyć napływ tej ludności. Te osoby przyjechały do Gruzji, wykupiono bardzo dużo mieszkań i to nie wykupiono w celach spekulacyjnych, tylko wykupiono rzeczywiście, żeby w nich mieszkać. I ci Rosjanie z całymi rodzinami zaczęli się wprowadzać, budząc pewną konsternację też wśród Gruzinów. To, co Państwo też już wiedzą, czyli te ceny najmu czy w okupie mieszkań poszły w górę, doszło do wielu spekulacji też, bo Gruzini, to jak każde społeczeństwo, zresztą w Polsce mieliśmy te same sytuacje, jak przyjeżdżali Ukraińcy. Ci, którzy chcieli zarobić, potrafili nawet wypowiedzieć umowy dotychczasowym najemcom, żeby podwyższyć stawkę i przyjąć nowych. Zakładają firmy. Jest obecnie od wybuchu wojny ponad 7 tysięcy firm zostało założonych i na co zwracała mi z kolei liderka takiego ruchu opozycyjnego DROA,
wiele z tych firm jest niezweryfikowanych. To znaczy są takie wyznaczniki, na przykład Stany Zjednoczone mają 12 punktów, zgodnie z którymi możesz sprawdzić, czy taka firma, no czy jest zagrożenie, że powstała na przykład, żeby omijać sankcje, czy jest jakimś sztucznym tworem. I to są bardzo proste rzeczy, czyli czy ma adres, czy ma stronę internetową. Nawet w Polsce, jak masz działalność gospodarczą, musisz mieć jednoosobową, musisz mieć jakiś adres podany. I oni zweryfikowali wyrywkowo te firmy, które się rosyjskie, przez Rosjan zarejestrowanych w Gruzji. I część z nich nie ma takich adresów. To jest jakieś szczere pole, które gdzieś jest zaznaczone, więc są widma, ale tego nikt nie kontroluje. I problemem w Gruzji jest jeszcze to, ponieważ rząd i prorządowe media nałożył taką narrację, że granicy nie można było zamknąć dla Rosjan. Po pierwsze, bo gruzińska gospodarka jest uzależniona od Rosji. I rzeczywiście jest, ale nie w takim stopniu, że odcięcie się by spowodowało jakieś problemy wielkie, więc nie możemy drażnić tej Rosji. Po drugie, straszy drugim frontem, że wszelkie mocne jakieś stanowisko wobec Rosji wymagane czy naciskane przez Unię Europejską nie służy Gruzji, tylko jest w celu takim, żeby Gruzja otworzyła drugi front. I ludzie w to wierzą, przepraszam, i w tych mniejszych regionach, ale też byłam w Gori troszeczkę, to są wyrywkowe, proszę traktować, co nie znaczy, że cały Gori tak uważa oczywiście, ale z tymi znajomymi, którymi rozmawiałam z Gori, automatycznie powtarzali mi to, co mówią prorządowe media, że gdyby zamknęli granicę, to tutaj 40 kilometrów zaraz z baza wojskowa Rosjanie by weszli. Nie, oni już kiedyś weszli, więc wiemy, że na pewno by weszli, więc jest takie poczucie społeczeństwa, że państwo sobie nie radzi, że nie wiadomo, co gruzińskie marzenie rząd właściwie zamierza, nie ma jasnej komunikacji i wiara też w to, co mówi rząd, bo rząd ma takie dwie narracje w Tbilisi. Jedna dla takich dla nas zagranicznych, że oczywiście jest proukraiński przeciwko Rosji i nie do końca przeciwko sankcjom, bo mnie wyprowadzono z błędu właśnie w Tbilisi, że Gruzja przystąpiła do sankcji finansowych. Sektor finansowy przystąpił od razu do sankcji wobec Rosji. Ale tego w Gruzji się nawet obywatelom za bardzo nie przypomina. Głośno się mówi, że sankcje nie działają, bo Rosja jest silna i nic nie będzie. Ale chciałam też dodać jeszcze w tym słowotoku moim, że sytuacja w Gruzji z Rosjanami jest bardziej skomplikowana, bo trzeba pamiętać, że to jest kraj mimo wszystko postsowiecki, który miał silne relacje z Rosją zawsze jako tako i ze względu na mniejszość, która żyła w Gruzji, rosyjska, gruzińska w Rosji, która zarabiała. Jest sporo rodzin rosyjsko-gruzińskich, w sensie jest babka z Rosji, mama, ktoś tam, które też bardzo personalnie, bardzo osobiście traktują to, co się dzieje na przykład w miastach większych, bo z jednej strony ci Rosjanie przyjeżdżają i niektórzy to są tacy rzeczywiście, którzy siedzą na tych laptopach w kawiarniach, ograniczają interakcje ze wszystkimi, tworzą własne getta, własne kawiarnie, miejsce spotkań i starają się generalnie nie wychylać, chociaż mówią tylko w jednym rosyjskim, w jednym języku i bardzo łatwo ich wyłapywać, ale są też tacy, którzy są bardzo aktywni w mediach społecznościowych i kpią otwarcie z Gruzji, wyśmiewają Tbilisi i to są takie już elementy, które Gruzinom przeszkadzają i ich bolą. Plus to, co ja się też osobiście spotkałam, u Gruzinów, u których są takie relacje właśnie rodzinne, że ktoś od pokoleń mieszka w Gruzji, ale krewni są w Rosji czy są Rosjanami i są bardzo antyputinowscy i proukraińscy i tutaj stanowisko bardzo jasne, to o ile hasło na murze na przykład, że Putin wiadomo co, no to wszelkie takie hasła Rosjanie wąt z Gruzji są już odbierane zupełnie inaczej. I nie ma już takiej, no jest takie troszeczkę niezrozumienie i myślę tak z moich prywatnych rozmów, spory ból z tego, że przekłada się to wszystko, co się dzieje w Ukrainie i to, co robi Putin właściwie na całą nację Rosjan, którzy no nie wszyscy są. W swoim newsletterze pisałaś właśnie, że Gruzja odmawia wjazdu rosyjskim aktywistom. Gruzińskie marzenie chętnie wpuszcza rosyjskich turystów, ale wrogów Putina już nie. Oczywiście też polskie media, no to są takie chwytliwe tytuły, że wpuszczamy do kawiarni, tak, ale musisz potępić publicznie Putina. Jeżeli Tak, no jest kilka takich tych, ale to wszystko, to jest też, mieliśmy taką dyskusję, przyznaję, na Twitterze, to jest wszystko subiektywne. Ktoś pojedzie do Tbilisi i zobaczy kilka tych napisów i dla niego to będzie dużo. Ja przeszłam po centrum dosyć obszernym i było ich trochę, było trochę ukraińskich flag,
Ale nie było to w żaden sposób przytłaczające, ani te ukraińskie flagi, ani te gesty, jeśli chodzi. A z tymi właśnie aktywistami to jest problem i to jest taki namacalny dowód, bo to już nie ma żadnych jakby wątpliwości tutaj, że z jednej strony właśnie Gruzińskie Marzenie mówi, że to są turyści, a kiedy są konkretne osoby, które mają całą kartotekę działań przeciwko reżimowi Putina, które są rozpoznawalne, są rozpoznawalne z instytucji, na granicy z Gruzją otrzymują zakaz wjazdu. No to ewidentnie, jak to, może nie jest dowód, jak mi tłumaczono też w Gruzji, bo tego, ale jest to przynajmniej podejrzane, że można mieć duże wątpliwości co do tego, co mówi Gruzińskie Marzenie, że rząd w Tbilisi rzeczywiście nie gra trochę na korzyść Rosji w tym momencie. Jeszcze wyjaśniając właściwie dzisiaj słuchaczom, przed jeszcze 24 lutego ten stosunek Gruzinów do Rosjan, jaki on był sam w sobie, i też druga kwestia to jest mimo wszystko jakieś, nie wiem, czy można mówić o jakimś zbliżeniu kulturowym, bliskości kulturowej, jakiejś mentalnej, jak to z Gruzinami było przed lutym? Nawet po wojnie w 2008 roku, po zajęciu, to jest tak jak mówiłam, rozdziela się, myślę, że oni spokojnie rozdzielają Putina i jego działania od tych Rosjan takich na co dzień. To jest też tak, że rosyjscy turyści byli zawsze w pewnych regionach przyjmowani z racji tego, że Gruzja nie narzeka na nadmiar turystów i na nadmiar pieniędzy. Tutaj wojna w Ukrainie postawiła takie troszeczkę, nawet myślę Gruzinów, taką sytuacją, że jednak trzeba się wypowiedzieć, nie? W sensie musisz rozdzielić tych Rosjan, rozdzielić tego Putina, ale tak jak mówiłam, chociażby z językiem rosyjskim, który u nas budzi jakieś mocne reakcje od razu w Polsce, chociaż nie jesteśmy do końca nigdy pewni, czy słyszymy kogoś z Białorusi, czy z Ukrainy, bo nie mamy takiej znajomości rosyjskiego, żeby wyłapać akcenty. Ale w Gruzji to nigdy nie stanowiło problemu, że odezwiesz się kogoś po rosyjsku. Najwyżej, jeśli ktoś był z młodszego pokolenia, to po prostu nie wiedział. No teraz doszło do takiej sytuacji, że jak ja przychodziłam przez miasto na początku, no i wiadomo, że nie wyglądam na typową Gruzinkę, to od razu dostawałam po rosyjsku oferty wycieczek po Gruzji, zaproszenie do restauracji i w moim odczuciu dopiero jak przypiłam sobie przypinkę z flagą ukraińską, to się skończyło. Znaczy, oczywiście wiadomo, że ja się nie obruszam, jeśli jestem na dworcu, który w Gruzji wygląda tak, że ma każdy region odpowiada za inny kierunek Gruzji i naprawdę czasami potrzebujesz pomocy, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, więc się nie obruszam, jeśli ktoś mi próbuje pomóc tam po rosyjsku. Ale w momencie napływu Rosjan, którzy uciekają przed mobilizacją, agresji rosyjskiej w Ukrainie, jeśli spaceruję po Tbilisi i po prostu nikt bez żadnej żenady, wstydu oferuje mi wycieczki, myśląc, że jestem z Rosji, no to już jest dla mnie coś nie tak. A dla Gruzinów niekoniecznie, bo pieniądz to jest pieniądz, nie? To ja też bym tutaj nie oceniała w takich mocnych kategoriach, że każdego Rosjanina, którego oni teraz widzą na ulicy, który uciekł przed mobilizacją, traktują jako zagrożenie, aczkolwiek wielu obserwatorów i ekspertów i ludzi też, jak się tak wgłębi bardziej, sama ilość i to, że przyjechało ponad 100 tysięcy Rosjan i w większości są to mężczyźni, to nie jest tak jak do Polski, z Ukrainy uciekły głównie kobiety, starsze osoby i dzieci. Tam to są mężczyźni w sile wieku, niezweryfikowani kompletnie, pracujący zdalnie. Jeśli też pracują, to ciągle pracują dla rosyjskich firm. To nie jest tak, mimo tych informacji, oczywiście gospodarka gruzińska PKB urośnie przez ten napływ i tu jakby tabelki się wszystko zgadzają, ale nie ma dłuższej perspektywy, że ci Rosjanie, którzy obecnie teraz pracują, oni nie będą pracować dla gruzińskich firm. Jeszcze pytasz o to nastawienie. Na przykład w Gruzji też kompletnie niemożliwe było, nie wiem, czy ktoś próbował, ale z rozmów, na przykład bojkot rosyjskich towarów, bo dla nich to jest tak oczywiste, bo nie wiem, energia jest z rosyjskiej firmy, w której pracują Gruzini, więc jak ją zbojkotujesz, to jakbyś nie dawał pracy Gruzinom. Na czele jakiejś gruzińskiej firmy stoi z kolei Rosjanin, ale on mieszka od jakiegoś czasu w Gruzji i to zatrudnia Gruzinów, więc jak to? Więc no, zupełnie inaczej niż u nas, chociaż u nas to wiadomo jak wyszło, ale przynajmniej były próby bojkotowania firm, które zostały w Rosji, a w Gruzji to zupełnie inne podejście. A rosyjskiego dzisiaj się uczy w szkole gruzińskiej w ogóle, czy nauka języka jest popularny? Wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem. Były czasy, kiedy za czasów Saakaszwilego on był wymieniony i to był angielski, to był tak jak kiedyś rozmawialiśmy.
Saakaszwili jakby przydusił wszystkim tym angielskim. Były takie programy, że wystarczyło być native speakerem w angielskim bez pedagogicznego wykształcenia i się jechało na wieś gruzińską w ramach programu, dostawało się pieniądze i się uczyło tych Gruzinów tego angielskiego. Co tam wyszło? Co już w każdym razie on i wtedy się pojawiły drogowskazy napisu angielskim, cyrylica zginęła. I wszystko. I młodsi ludzie, wydaje mi się, że się nie uczą. Wnioskuję to, przyznaję z tego, jak trudno się porozumieć w jakimkolwiek języku w mniejszych miejscowościach, nie tylko po angielsku, po rosyjsku też nie. Więc zakładałabym i to przyznaję, musiałabym sprawdzić, że raczej w szkołach nie, ale jest to język ciągle powszechny w pewnych też mniejszościach, czyli na południu z Ormianami spokojnie po rosyjsku się też można jeszcze dogadać. Aczkolwiek tu bym nawet nie stawiała tego, że to jest jakaś kampania i świadoma edukacja, jeśli chodzi ze strony resortu czy ministerstwa, tylko że generalnie jest to jakiś odcinek, który jest niedopilnowany w ogóle, jeśli chodzi o naukę drugiego jakiegokolwiek języka obcego, nie? Zastanawiam jeszcze fakt tej obecności Rosjan, ale na produktach, w produktach. Na ile można stwierdzić, że Gruzja jest w jakiś sposób samowystarczalna, czy ten eksport z Rosji jest nadal eksport z Rosji? Transparency International, jak byliśmy ostatnio, znaczy w zeszłym tygodniu opublikował raport i ta zależność rośnie, jeśli chodzi o takie rzeczy surowcowe, nawet o energię, co mnie bardzo zdziwiło ostatnio, że może być wzrost właśnie importu prądu z Rosji. I to jak najbardziej. Wino, eksport idzie, też wzrósł, ale w drugą stronę no to jest import żywności z Rosji. Przyznaję, to nie są jakieś, tak jak zresztą oni wszyscy podkreślają, to nie są jakieś takie straszne liczby, z których nie można by zrezygnować, ale jak idziesz do sklepu, to można jak najbardziej, właśnie tutaj sięgam, przepraszam, bo się śmieję, bo ja właśnie jadałam śniadania z tego, co kupowałam w sklepie i przywiozłam między innymi do Polski, mam takie sucharki, które się jada, takie jakby zdrowe pieczywo tak zwane i to jest na przykład produkcja rosyjska. Kupiłam po prostu, bo co było, ale no cała taka, to jest oczywiście jakaś marka zagraniczna, albo przynajmniej tak wygląda, ale wszystko jest na niej na opakowaniu napisane po rosyjsku i teraz widzę, że rzeczywiście to ma tutaj wszystkie końcówki ru i wzbudziłam tym niemałe też oburzenie w domu, jak się z tym pojawiło, skazane na rosyjskie chlebki, a ja po prostu byłam głodna, ale to jest taki wyrywkowy, ja ciągle powtarzam, że to nie znaczy, że jest generalnie, ale tych produktów jest sporo i myślę, że też trochę ich napłynęło, bo to, co też o nas się nie mówi, co też było dla mnie taką ciekawostką, że wojna w Ukrainie spowodowała, że pewnych produktów z Ukrainy zabrakło. Na przykład zupełnie to jest historia z cyklu rozmów ze znajomymi, że sól była z Ukrainy, a teraz jest z Iranu. I nie jest taka dobra, bo nie pasuje do jakichś do zapraw mięsa i Gruzinom nie do końca podchodzi. Ale to jest też taki element, o którym nie myślimy, ale który sól z Iranu cenowo też jest droższa. I tu też mamy tę inflację, o której mówiliśmy wcześniej i się ciągle powtarza też, że Rosjanie, ten napływ gotówki do Gruzji powoduje wzrost cen, że Gruzini podnoszą ceny, bo Rosjanie i to jest jedna z konsekwencji ekonomicznych tego napływu Rosjan, że Gruzini mają mniej w kieszeni, muszą więcej płacić, bo Rosjanie napędzają inflację. Ale chciałam przy okazji właśnie dodać, że tę inflację napędza też cała wojna i takie małe elementy, o których my zwykle nie mówimy i nie rozmawiamy, ale odpowiadając dokładnie na twoje pytanie, produktów ciągle jest sporo i to nie znaczy, że to odcięcie nie jest realne handlu i przekierowanie się, czy nawet ci, co zarzucają, czy ten Transparency International, ona nie mówi, przestańmy całkowicie handlować z Rosją, ale dywersyfikujmy źródła, dywersyfikujmy eksport. Nie uzależniajmy się od kraju, który jest naszym okupantem, bo dokładnie wiemy, co on może robić. To jest kwestia jednej decyzji, jak potrafią zamknąć przecież i dostawy, i nałożyć embargo, wyłączyć ogrzewanie. Przeszliśmy już to w historii, nie róbmy tego więcej. Jak ktoś nas słucha z polskich decydentów, to Gruzini potrzebują polskiej soli. Także taki tak, tak. Znaczy produktów polskich też troszeczkę jest oczywiście, ale jednak tak, jednak myślę, że można tam uderzać, zrobić rozeznanie, jakich towarów zabrakło z powodu wojny w Ukrainie,
które być może, też nie chcę tu już dokładać, raczej nie wrócą, bo jeśli nadal będzie gruzińskie marzenie, które z Kijowem raczej ciągle jest w ostrych takich napięciach, mimo już deklaracji i tego, że premier Gruzji nauczył się mówić, że to, co się dzieje w Ukrainie, to nie jest coś, co nas niepokoi, tylko jest to rosyjska agresja i już przechodzi mu to przez gardło, to jednak tam napięcia są całkiem silne i myślę, że po wojnie, która rychło się, mam nadzieję, też skończy, te relacje takie nawet gospodarcze ukraińsko-gruzińskie nie zostaną szybko budowane, bo będzie to pretekst, żeby właśnie na przykład wpuścić rosyjskie produkty albo teraz irańskie. Dzisiaj komentarz Agnieszka Filipia, Gruzja, Rosja. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.